zasady aranżacji wnętrz mają w domyśle nam pomagać, więc dlaczego budzą tyle kontrowersji? Dlatego dziś nie tyle będziemy rozmawiali o samych zasadach, ale o tym, skąd te zasady się biorą i o co w tym wszystkim chodzi. Bo prawda jest taka, że nie projektujemy wnętrz bezwzględnie według zasad, tylko projektujemy wnętrza mając na uwadze te zasady, ale najważniejsi są zawsze domownicy. Zasady aranżacji wnętrz mają swój początek w wielu dziedzinach. Zasady aranżacji wnętrz mają swój początek w normach, badaniach nad ergonomią, przepisach budowlanych, instrukcjach montażu, wytycznych dotyczących bezpieczeństwa, technikach malarskich czy sztuczkach optycznych. Mamy też prawa natury, matematyczne wzory, no i oczywiście kwestia wygody. Stąd każda zasada ma swoje uzasadnienie i nie jest brana z sufitu. Chociaż o tym, jak dobrać właściwy odcień bieli na sufit, też znajdziecie zasady. Dlatego jeśli chcecie zajmować się aranżacją wnętrz zawodowo, to ważne będzie zrozumienie istoty sprawy i pochodzenia samej zasady. A jeśli urządzacie swoje własne mieszkanie, to takie zasady z pewnością będą Wam pomocnym drogowskazem do mądrych wyborów. Dlatego to, co najczęściej określamy mianem zasad aranżacji wnętrz, jest skrótem i esencją, fragmentem większej całości. Prostym rozwiązaniem często złożonego problemu, który od razu możemy zastosować w naszym wnętrzu z najczęściej dobrym rezultatem. Jednak jak to z uproszczeniami bywa, nie ma tu miejsca na niuanse. Dlatego ta sama zasada raz będzie się doskonale sprawdzała w jednym wnętrzu i nie miała racji bytu w innym. Inspiracją do tego filmu był opublikowany niedawno TikTok, czyli rolka, czyli short, w zależności gdzie go widzieliście. W owym filmie pokrótce mówiliśmy, że najlepsze ustawienie zmywarki względem zlewu to prawa strona dla osób leworęcznych i lewa strona dla osób praworęcznych. No i odpływ od zlewu wywaliło. Żeby wyjaśnić, dlaczego właśnie taka pozycja jest preferowana, w zależności od naszej dominującej ręki, musimy wpierw zrobić obiad. Po obiedzie weźmy się za sprzątanie naczyń i w sposób świadomy zwróćcie uwagę, w której ręce trzymacie talerz, a w której sztućce. Zobaczcie, jakie czynności wykonujecie zanim naczynia trafią do zmywarki. Na przykład, czy pozbywacie się resztek jedzenia, następnie jakie ruchy wykonujecie przy zmywarce. Dokładnie w ten sposób badacze związani z ergonomią pracy wysnuli wniosek o bardziej korzystnym ustawieniu zmywarki względem dominującej ręki. Osoby praworęczne będą trzymały talerz w lewej ręce, gdy sztućce będą chwytać prawą ręką. Tym samym, gdy będziemy chcieli odłożyć talerze do zmywarki, to ruch w lewo będzie prostszy i będzie wymagał od nas mniejszego skrętu ciała. Analogicznie, osoby leworęczne będą trzymały talerz w swojej prawej ręce, gdy sztućce będą chwytały w lewą. Aby Wam jeszcze lepiej zobrazować ruch ciała przy odkładaniu talerzy, spójrzcie na naszego przystojnego modela, który stojąc przy zlewie, gdzie zmywarka jest po lewej stronie, raz odkłada talerze lewą ręką, a raz prawą. To właśnie ten skręt ciała, związany z ręką, w której trzymamy talerz, co jest bezpośrednio połączone z naszą dominującą ręką i pozycją zmywarki, był powodem do powstania zasady. Jak widzicie, zasady ergonomii mają swoje uzasadnienie, jednak oparcie wiedzy o ogół osób nie będzie zawsze się sprawdzał do każdej osoby indywidualnie. Co więcej, w tym konkretnym przypadku ustawienia pozycji zmywarki względem zlewu nie możemy również zapominać o innych zasadach, jak chociażby, że ze zmywarką nie możemy prowadzić żadnych instalacji, bo się zwyczajnie nie zmieszczą. Jak dodamy do tego zasadę trójkąta roboczego, zasadę kierunku pracy w kuchni, normę długości blatu roboczego oraz pomysłu na całe wnętrze, to szybko dojdziemy do wniosku, że w kontekście całej kuchni to wcale nie jest takie proste ustawić zmywarkę zgodnie z zasadami ergonomii. Więc jak to z tymi zasadami jest? Ogólnie nie chodzi o to, abyśmy trzymali się bezwzględnie wszystkich zasad, tylko abyśmy aranżowali wnętrza, mając zasady na uwadze. Jednak nie bądźmy też ignorantami, bo to nie jest tak, że zasady są głupie i fe. One mają swoje uzasadnienie, natomiast to, czy je stosować, czy nie, zależy od danego wnętrza, naszych potrzeb, no i często samych technicznych możliwości, no, które możemy wykonać.
Dlatego projektując wnętrza, miejmy na uwadze zasady, ale pamiętajmy, że zasady są dla nas, a nie my dla zasad. A co wy myślicie o zasadach aranżacji wnętrz? Jakie zasady znacie, jakie stosujecie we własnych wnętrzach? Śmiało podzielcie się w komentarzu pod filmem.